Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu Videotesty.pl. Dzisiaj zapraszam Was na bardzo fajny test, a mianowicie do recenzji trafia ta oto karta, jak widzicie, całkiem niemałych rozmiarów. Słuchajcie, moi drodzy, jest to Radeon R9 290 bez X-a od Asusa i jest to pierwsza R9 290 z niereferencyjnym chłodzeniem DirectX U2 i do tego karta od razu w wersji OC. Zapraszam na film. Przede wszystkim zacznę od tego, że karta Asusa tutaj z chłodzeniem DirectX U2 zajmie nieco więcej miejsca niż oczywiście konstrukcja referencyjna, ale również niż na przykład niedawno testowana konstrukcja WindForce 3X od Gigabyte'a. Przede wszystkim ta karta posiada duży backplate, który w zasadzie pełni kilka funkcji. Przede wszystkim usztywnia całą konstrukcję, chroni elektronikę, która tutaj do góry jest, ale także poprawia wygląd wizualny całej karty. To, co jest tutaj ważne, to długość tej karty. Producent podaje dokładnie 287 mm i tak też jest w rzeczywistości, z tym, że w zasadzie długość samej karty jest tutaj w niewielkim stopniu poszerzona o układ chłodzenia, gdzie dodatkowo cała obudowa jest metalowa, no i oczywiście razem z radiatorem. Podpięcie zasilania znajduje się z boku i to są dwa wtyki, jeden 8, drugi 6-pinowy. Producent zaleca tutaj zasilacz, który na linii 12V ma moc 300 W. I faktycznie jest to moc jak najbardziej tutaj realna, zalecana do tej karty, co zaraz zobaczycie. Natomiast pamiętajcie, że to jest moc na linii 12V, czyli w zasadzie moc zasilacza, jaką musicie dysponować, to jest minimum 550 W. Co do zajętych slotów. Słuchajcie, chłodzenie DirectX U2 od Asusa jest konstrukcją naprawdę wydajną, natomiast no, to nie jest chłodzenie najmniejsze. Przede wszystkim raz, że troszeczkę wystaje poza kartę, wystaje też wszerz, natomiast tutaj myślę, że do większości obudów to bez problemu powinno się zmieścić. Uwaga, tutaj przykuwa niklowany, gruby 8-milimetrowy ciepłowód, który tak wychodzi gdzieś tam z głębi samego chłodzenia, ale ważne jest, ile miejsca ta karta potrzebuje. Moi drodzy, moim zdaniem tutaj mimo, że jest miejsce na podpięcie karty w trzecim slocie, to chłodzenie wymaga jak najbardziej, żeby ten trzeci slot, który tutaj macie pod kartą, był jak najbardziej w pełni wolny. Co do parametrów technicznych tej karty, słuchajcie, Asus R9 290 z chłodzeniem DirectX U2 to jest karta w wersji OC, czyli podkręcona przez producenta. Ja przypomnę, że taktowanie jednostki referencyjnej wynosi 947 MHz. W przypadku tej jednostki Asus zegary zatrzymał na 1000 MHz. Myślę, że ta wartość z niezmienioną ilością oczywiście shaderów uplasuje tą kartę gdzieś pomiędzy właśnie 290, tą, którą wcześniej testowaliśmy od Zafire, czyli referencyjną. A pytaliście się mnie, dlaczego testować kartę referencyjną, no to macie odpowiedź, żeby mieć doskonałe odniesienie. A pomiędzy 290X Gigabyte'a, którą niedawno testowaliśmy, ona ma taką samą częstotliwość taktowania rdzenia, ale ma mniej shaderów, także myślę, że tutaj ta karta mniej więcej w tych rejonach się uplasuje. Zobaczymy, jak pokażą to testy praktyczne. Moi drodzy, to jest oczywiście karta wykonana w technologii 28 nanometrów, która posiada zainstalowane 4 GB pamięci typu GDDR5, oczywiście z szyną 512-bitową i przepustowością 322,6 GB na sekundę. Co do samego układu chłodzenia karty, to ten oparty jest o duży aluminiowy radiator, 5 rurek cieplnych, dodatkowo niklowanych, także efekt wizualny jest naprawdę bardzo ciekawy. Tutaj całość wymiany ciepła z otoczeniem ułatwiają dwa wentylatory, z czego ten jeden od dosyć nietypowej konstrukcji, ale to już widzieliśmy w przypadku chłodzenia DirectX U2 od Asusa. I co ważne, osadzone są one w metalowej, w aluminiowej obudowie. Zastosowane pamięci to konstrukcje LPD. Pamięci niestety chłodzone nie są, natomiast chłodzona jest sekcja zasilania takim niedużym czarnym radiatorem. No i słówko, jeżeli chodzi o metodykę testów, oczywiście całą dostaniecie na naszym portalu, natomiast tutaj jeszcze raz przypomnę, że zasadnicza część testów jest oparta na sterownikach Catalyst ARE w tej wersji nie beta, czyli 13.12, natomiast w wersji beta testowany Battlefield, ale te wyniki będziecie widzieli w późniejszym terminie, jak troszeczkę więcej tego, że tak powiem, uzbieramy. Słuchajcie, moi drodzy, powoli rozpoczynamy sobie testy graficzne. Zanim wejdziemy do akcji, jeszcze oczywiście rzut oka na ustawienia. Tu sobie robimy ultra, tak? Mamy jak najbardziej 120 Hz, wszystko się dalej zgadza.
Tak więc zastosuj ustawienia, tak, wychodząc jeszcze zatwierdzamy. Pamiętajcie, że cały czas zresztą widzicie pomiar sprawca, więc gramy w trybie DirectX. Teraz to sobie do jakiegoś pojazdu wsiądziemy. I jak widzicie w lewym górnym narożniku, ile jest generowanych klatek na sekundę. Może coś przejąć, tylko... O! Mina. Czy co to było? No, zaraz ja dam dostanie od którego z naszych. Zobaczmy, może jakiś migłowiec. Wybieramy sobie trochę, no, prawie pod antenę. Wow, to było ostre. Wybieramy go. Tym razem też będzie się tylko trójka, czyli ta stara wersja ustawienia Ultra. Już tutaj były gotowe, tak więc zobaczmy sobie, może jakiś pojazd też znajdziemy. Ogrębi się tą piasę. O, jest trochę tych czołgów. Może jakiś tank. No, zobaczmy, jak to wygląda z planszą. Nie jest jakoś super oblegana. Flarami się strzelają. Klatki oczywiście widzicie cały czas, to jest około 50 kilku klatek w tej chwili. Jestem w stanie tu wjechać, co tam, nie, czołgi nie jadę. Tutaj próbuję chyba. O kurde, i zabili. Cześć, słuchajcie, w tej chwili rozpoczynamy na standardowy moment pomiarowy w Crysis. Pomiar już jest zrobiony, pokażę Wam więc ustawienia grafiki. To jest oczywiście to wszystko na high. I tutaj właśnie w tym momencie mierzymy sobie FPS-y w przypadku właśnie Crysisa 3. Ile tych klatek jest generowanych możecie widzieć właśnie w górnym rogu. Chyba trochę ściszy dźwięk, wiecie. Trochę może przeszkadzać, tym bardziej, że ja cicho mówię, bo już jest późno i mało śpi. Dobra, tutaj sobie wychodzimy. Tutaj będzie pewnie standardowa przycinka. Dokładnie. Normalnie już nawet wiem, w którym miejscu przycina. Dobra, lecimy sobie dalej. Lecimy sobie. To możemy sobie wyrzucić. O, gdzie jest platforma? Pod platformą już jestem. Przepłynąłem, nie tu gdzie trzeba. A, w zasadzie to przepłynąłem gdzie trzeba. Dobra, i za chwilę mnie wykryją. I w tym momencie, słuchajcie, się zaczyna film, taki i przerywnik. Natomiast mnie najbardziej zależą od karty graficznej, co możecie zresztą widzieć po tym, jak skaczą FPS-y, że to nie jest typowy tak przerywnik filmowy, który ma stałe 30 FPS. Że tutaj ta ilość klatek też zmienia się właśnie w zależności od karty graficznej i potrafi skakać, jak widzicie, dosyć mocno. No to co? Za chwilę po tym filmie kończy się moment pomiarowy, ale kończymy już teraz i odpalamy następną grę. W tej chwili, jak widzicie, trwa też standardowa misja pomiarowa, tylko że Far Cry 3, tak, palenie ziółka. Będzie dwóch przeciwników do zniszczenia i też w lewym górnym narożniku widzicie pomiar klatek na sekundę. Teraz trochę przyspieszymy. Zobaczcie obrazy, jak spadają. O, trochę ich spalimy. Możliwe, że im było za zimno. O, jeszcze jest tu ładnie zginę. O, muszę się tu.
trochę ugasić. To jest, słuchajcie, najnowsza gra w zestawieniu, czyli Metro Last Light, więc zobaczmy też opcje graficzne. Jeżeli chodzi o odrzutę, oczywiście kulka do 1920x1080 pikseli i jakość wysoka, nie najwyższa, żeby też tutaj dać możliwość słabszym kartom graficznym i możliwość przetestowania, bo jak to będzie 5-6 FPS, no to trudno tutaj mówić o jakimkolwiek przeprowadzeniu testu. Oczywiście VSync wyłączony, jeżeli chodzi o rozmycia i instalacje normalne i filtrowanie tekstur razy 16. Takie są ustawienia. Jeżeli chodzi o moment pomiarowy, który tutaj będzie wykorzystywany, to jest początek. Myślę, że znalazłem całkiem dobry, nadający się właśnie do tego moment. To będzie za jakiś czas. W tej chwili, jak widzicie, wjeżdżamy, to jest początek gry w ogóle na powierzchnię. Tutaj z naszą partnerką, tak, która jest snajperką, co zresztą widać. Zaraz dojeżdżamy na stację metra i będziemy wychodzili. Tak, tutaj będzie jeszcze taki moment, że będzie trzeba użyć. Okay, latareczka włączona, pojedziemy sobie. Zobaczcie, że całkiem przyzwoicie ta karta sobie radzi i ten procesor. Teraz przy okazji coś dla tych, co uważałem, że na procesorze AMD się nie da grać. Dobra, widzicie, że się da grać. A zobaczycie zaraz również na powierzchni, jak to wygląda. Chodzi, dochodzi. No, ok. Otwieramy drzwi. Oczywiście na powierzchni ta ilość klatek na sekundę spadnie. Natomiast, no, trudno oczekiwać też, żeby nagle były jakieś takie dropy, żeby się faktycznie grać nie dało. Ja ciemno. Dobra, gdzie ona jest? Gdzieś tam została. Dobra, wychodzimy. Patrzcie, jak już się pojawiła z boku. Dopiero dzisiaj w zasadzie dowiedziałem się, że ta gra jest na podstawie książki, słuchajcie, a właściwie książek nawet. Okej, okay. Jak widzicie, kawałek sobie wychodzimy i dochodzimy powoli do początku naszego momentu pomiarowego. Nasz moment pomiarowy zaczyna się od wyjścia tutaj właśnie na powierzchnię. O, tylko trzeba poczekać, aż sami wyjdziemy na tą powierzchnię. No i zobaczcie od razu, ile tutaj mamy właśnie. Dobra, zakładamy maskę, klatek na sekundę. Dobra, i wychodzimy sobie. Idziemy. No i idziesz do tej góry. Powoli będziemy wychodzili, zobaczcie, co się będzie działo z klatkami. Dobra, wychodzimy, bądź dzielny. Dobra, odsuwamy klatę. Mam nadzieję, że nikt nie ma nic przeciwko temu, że to jest taki dłuższy kawałek, a to dlatego, żeby zapoznać się z grą. No i zobaczcie od razu, jak schodzą ilość klatek na sekundę. To już nie jest 100, jak było faktycznie w metrze w pomieszczeniu, a to jest 70 kilka, 80 kilka klatek na sekundę. Mocna karta graficzna, ale słaby stosunkowo procesor. Dobra, możemy sobie to troszeczkę przetrzeć. Rozejrzyjmy się po otoczeniu. Momentami czasami też potrafię skoczyć do ponad 100 klatek. Zobaczcie jakiś budynek, tak, obok kominy. Dobra. No, tutaj musimy się nauczyć przecierać naszą szybkę. No i tutaj się zmierzymy z pierwszymi przeciwnikami. O, co ja mam tu siłę? Nie to chciałem. O, co to jest za bajka? I powiem szczerze, że jeszcze nie używałem. A coś czuję, że będzie miałem niezłe kopnięcie. 90 kilka klatek na sekundę. 80 kilka klatek. O, ZUS, patrzcie, jak się wzięły tej. Słuchajcie, ładuje się już runda naszej jednej z najnowszych gier, czyli Grid 2. Te wyniki, które będziecie widzieli, to są drugie wyniki, które w ogóle tutaj robiłem. I ustawienie oczywiście niezmienne i tak samo trasa, do której tutaj będziemy odnosili wszystkie te wyniki, tak? Czyli Chicago, co ja na razie błąd wprowadziłem bodajże. Zanim przejdziemy sobie tutaj rzut oka oczywiście na ustawienia graficzne, sterowanie tutaj w opcji grafiki. Ultra, tutaj się dalej nic nie zmienia, tak więc możemy sobie
wrócić. Jedziemy dalej. Patrzcie, jak się spisuje R9290G od Asusa z chłodem DirectX dwójka wersji OC właśnie w grze Grid 2. No, idziemy tutaj. 60 kilka klatek. Zaraz to sobie wyjedziemy na bardziej twardy teren. 70 kilka klatek. No, całkiem przyzwoicie, jak widzicie, gra jak najbardziej można na tak wysokich ustawieniach nazwać płynną. Dobra. Tu są, w przypadku momentu testowego, to są 4 pełne okrążenia. Także tak, jak jest wyścig, że tak powiem, tak są zliczone okrążenia. Jak widzicie, cały czas ta gra jak najbardziej jest w pełni płynna. O, natomiast no, jest faktycznie wymagająca, no bo można by powiedzieć tylko wyściga, tak? Zaledwie tam 70 kilka mat, 80 kilka klatek. No to jest średnio. No ale grafika, trzeba przyznać, że naprawdę w tej grze jest piękna. Nasza karta graficzna już tutaj od dłuższego czasu jest uruchomiona, natomiast nie obciążona, więc rozpoczynamy sobie, słuchajcie, pomiar temperatur, poboru prądu i głośności pracy. Jeżeli chodzi o temperatury, no to zobaczmy, jak tutaj wygląda sprawa. Temperatura, ta, która jest obecnie, to jest 36 stopni Celsjusza, natomiast minimalna tutaj pokazuje program jako 35 i prędkość obrotowa wentylatorów. W tym momencie ona wynosi 20% i to jest około 1000 z małym hakiem obrotów na minutę. Zobaczmy pobór prądu dla jednostki nieobciążonej. Około 77 W z małym hakiem. Przypomnę, przy podkręconym procesorze. Ja teraz się wyciszę i zobaczymy, jak głośna jest ta konstrukcja. Oczywiście są mamy tu umieszczone tradycyjnie w odległości 30 cm od karty graficznej. decybela to są te wartości najniższe. No i jak słyszeliście, zatykający zegar nawet zagłusza to chłodzenie. Tak więc mi nie pozostaje nic innego, jak włączyć obciążenie tutaj karty graficznej pełnoekranowo programem FureMark i zobaczymy, jak konstrukcja sprawdzi się pod obciążeniem. Karta graficzna już tutaj jest od dłuższego obciążenia. Jak widzicie, temperatura zdążyła się ustabilizować, więc sprawdźmy, ile wynosi pobór prądu przy obciążonej samej karcie graficznej. No, dokładnie, słuchajcie, ponad 502. Powiem wam, że pierwszy raz coś takiego widzę, kiedy obciążona jest tylko karta graficzna. A przy okazji macie porównanie do tego, co niedawno było w recenzji Gigabyte'a właśnie, R9, ale 290X. Tam pobór przy obciążonej samej karcie graficznej to był zaledwie ciutkę ponad 300 W, a cała platforma brała 450 kilka W. To była wartość dosyć dziwna, bo referencyjna 290 brała więcej. Jest to dosyć ciekawe. Naprawdę ciekawe. Zobaczymy, ile pokaże watomierz jeszcze, jak będzie obciążony procesor. Jeszcze teraz wyciszę. Zobaczmy, jak głośne jest to chłodzenie przy obciążeniu. decybela to była wartość najniższa, skacze nawet troszeczkę wyżej. No i jeszcze w takim razie rzut oka na temperatury. 92 stopnie. Zobaczcie, że tutaj już ta temperatura jest ustabilizowana. Sprawdźmy prędkość obrotową wentylatora. Może zrobię inaczej, tak żeby nie brać obciążenia. Zobaczcie, temperatura aktualna to 91 stopni. Lecimy sobie na prędkość wentylatora. 62% i to odpowiada ponad 2200 obrotom na minutę. No ciekawe, czy tak wysoka temperatura i wysokie prędkości obrotowe to zasługa tego, że nie wiem, może ktoś wcześniej po prostu tą kartę rozbierał. No ale też dziwi to mocno pobór prądu. Oraz dorzucimy do tego Prime i zobaczymy, ile prądu pobierze cała platforma testowa.
Słuchajcie, to co się dzieje, to jest po prostu niesamowite. Jak widzicie, z tyłu czas leci Furemark. Cały czas mam obciążoną kartę graficzną, ta jej temperatura ustabilizowana, także tutaj się nic nie zmienia, ale tyle co dosłownie zacząłem obciążać procesor i zobaczcie te wartości. 620 kilka watt, zobaczmy prędkość pobór tutaj maksymalny, 625 watt z mam hakiem, 625,5. Słuchajcie, ja oczywiście odczekam tutaj troszeczkę, znaczy nawet pewnie wentylator na chłodzeniu procesora nie wszedł na obroty. I zobaczymy, do ilu ta wartość urośnie. Masakra. No i zobaczcie odczyt ostateczny. 645,1 W. I to przy zasilaczu certyfikatem 80+V, czyli tutaj te wartości nie będą wiele odstawały od tych, które faktycznie komputer potrzebuje. To jest naprawdę coś niesamowitego. Słuchajcie, żeby zweryfikować te wskazania wattomierza, ja tutaj instaluję następną kartę, która będzie testowana. To jest konstrukcja Zotac GTX 760 Amp. W tej chwili podczas instalacji sterowników pobór wynosi 90 kilka watt. To się wydaje wartości całkowicie realne przy podkręconym procesorze. Natomiast w tej chwili powoli dobiega końca ta instalacja sterowników, więc mimo, że jest to recenzja karty Asusa, tak, R9290 DirectX U2 w wersji OC, sprawdzimy sobie, jaki pobór prądu będzie miał właśnie ta konstrukcja konkurencyjna, tak? Czy w jakikolwiek sposób po prostu może wattomierz jest uszkodzony, bo 600, ponad 620 W, no to jest naprawdę masakra. Nie widziałem takich wskazań jeszcze, powiem szczerze mówiąc, na tym wattomierzu. Słuchajcie, karta graficzna już jak widzicie jest zainstalowana, zresztą ja Wam może pokażę to. GTX 760, procesor obciążony programem Prime, a karta graficzna obciążona programem Furemark. No i zobaczcie na pobór prądu. 400 kilka watt, czyli wychodzi na to, że wattomierz jak najbardziej w porządku. No to te 600 kilkadziesiąt watt jest realne niestety. No i czas na kilka słów podsumowania. Jesteśmy już po testach. Zacznę przede wszystkim od tego, co jest, powiedzmy, normalne. Tak jak można było się spodziewać, wydajność tej karty 290 w wersji OC jest na poziomie pomiędzy dotychczas wcześniej testowaną R9 w tej wersji referencyjnej oraz wcześniej testowaną konstrukcją R9290 z X-em od Gigabyte'a. I ta karta prezentuje wydajność pomiędzy tymi konstrukcjami. Jak to się ma do konkurencji? To jest cały czas mniej więcej poziom oczywiście GTX 780 i tutaj te karty nawiązują walkę jak równy z równym. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o temperaturę i głośność pracy tej karty. To, czego można było się spodziewać, jak najbardziej dostaliśmy, ponieważ ta karta ma niższe temperatury niż konstrukcja referencyjna i jest też tutaj cichsza. Natomiast to nie są takie wartości, które by mnie zadowolały, ponieważ albo jeżeli już mam ponad te 50 dB, to tutaj powinno być poniżej tych 90 stopni. Myślę, że temperatury na poziomie 84-86 stopni przy temperaturze otoczenia taką, jaką dzisiaj mamy, czyli niemalże równiutko 23 stopnie Celsjusza, to byłaby wartość jak najbardziej dobra dla tej karty. Albo jeżeli już mam temperaturę tak powyżej 90 stopni, no to tutaj w tym momencie oczekiwałbym wartości głośności poniżej 50 dB. Ta karta, tak jak wspomniałem, to jest wersja podkręcona, czyli można się spodziewać tutaj, no, że te temperatury będą podobne, no natomiast nie jestem do końca usatysfakcjonowany, chociaż nie jest źle. Dziwną sprawą jest tutaj pobór prądu, dlatego ten film został przedłużony o ten kolejny test, tutaj z tym razem z kartą konkurencji, którą będę testował, czyli konstruktorem Zotac GTX 760 wersji AMP. No i tutaj wattomierz jak najbardziej pokazywał wartości, które jak najbardziej można uznać za realne, dlatego te 620 W z małym hakiem w przypadku tej karty
jest też niestety wartością prawdziwą. Natomiast to jest najwyższa wartość, jaką ja do tej pory widziałem na tym właśnie wattomierzu, którym do Was testujemy te zestawy. Moi drodzy, to nie jest kwestia wattomierza, tylko karty. I albo ta konstrukcja, coś jest już z tą kartą nie tak, chociaż wszystkie testy wskazują na to, że jak najbardziej karta jest ok, albo po prostu, nie wiem, no, aż dziwne, żeby Oceo raptem, jak referencyjna ma 947 MHz, tutaj mamy 1000 MHz, no to jest te 53 MHz więcej, mogło spowodować tak drastyczny przyrost poboru prądu. No w to nie wierzę, tak? Tym bardziej, że 290 to też w zasadzie trochę podkręcona 290, a tam też takich wartości nie było. Także myślę, że może coś być na rzeczy powoli z tą kartą. No niestety ona wędruje z redakcji do redakcji, także takich kwiatki się niestety też zdarzają. To są karty używane, tak często niestety rozkręcane również. No cóż, takie wartości wattomierz pokazał, nie wypada mi się z nim kłócić, prawda? Słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o kwestię tej karty. Ja dziękuję Wam za tą recenzję. Pamiętajcie, zapraszam do dyskusji na naszym forum, a osoby, które tutaj mają swojego Facebooka, jeżeli chcą być na bieżąco również z tymi testami, zapraszam do polubienia naszego fanpage'a. Link oczywiście znajdziecie w opisie filmu. W tym z kolei filmie to jest na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia w następnych.